witam pięknie. Jerzy Kędziora, rzeźbiarz. Trochę zaskoczony tym, jak innych zaskakują moje rzeźby balansujące. Już kilka miłych takich dokumentów tego, co one znaczą dla pewnych kręgów ludzi i generalnie dla kultury już teraz światowej. Chcę podziękować wszystkim tym, którzy przyczynili się do tego, żebym mógł zauczestniczyć w tym już mocno tradycyjnym balu. Świetnie się bawiłem. Myślę, że inni, z którymi się tu spotkałem, podobnie. Zupełnie nie wiem, jak nie dostaję pytań, co mam w takim momencie powiedzieć. Pana najsłynniejsze rzeźby. Trudno to tak mówić, bo w różnym okresie to różne były. Ale są takie na przykład, które wprowadzały niektóre miasta w Polsce, na przykład do Unii Europejskiej. Wygrałem papieski konkurs na zmianę tysiącleci rzeźbą pod tytułem Wyzwanie. Mam kilka większych realizacji, między innymi księdza Jerzego Popiełuszki, Trybuna Solidarności, kapelana Solidarności, ustawiony na największym szlaku pielgrzymkowym z Warszawy do Częstochowy pod samą Jasną Górą. No, trzeba by się skupić, jak mówię, bo to już 50 lat na tak zwanym rynku sztuki, czy rynek to tu jest złe powiedzenie, ale z tym, co robię, także były różne konfiguracje tej sztuki. Teraz jakimś takim najbardziej znaczącym i to, co odróżnia mnie od innych światowych artystów, to jest to, że potrafię ustawić człowieka na linię. I to są balansujące figury, natomiast swego czasu zaczynało się tym, że ta lina była taką symboliczną krawędzią, na którym znalazł się Polak czasów transformacji. To, co właśnie będący dzisiaj tu na balu Wałęsa zaczął całe przewartościowanie naszych postaw społecznych, politycznych, jeszcze na kilku innych płaszczyznach, takie właśnie za, a nawet przeciw, czy nie chcę, ale muszę, to z punktu językowego może być pewną taką groteską. Natomiast to ma takie inne znaczenie, jeśli się pod to położy taką licencję poetykę. Zarówno w polityce, jak i w kulturze, jak i w sztuce. No cóż jeszcze? Mieszka pan w Stanach? Nie. Mieszkam w Częstochowie, pod Częstochową i w Krakowie mam pracownię, dlatego że tam powstaje fundacja Art and Balancing, prowadzona przez moje dzieci, gdzie pewne wartości, no, o których tutaj trudno mi teraz powiedzieć, ale związane bardziej z nowym postrzeganiem tradycyjnie rozumianej kultury plastycznej, ma większą wartość niż te wszystkie happeningowe, takie śmieciarskie, tymczasowe fajerwerki nawet w sztuce. A co z tego wyjdzie, to zobaczymy. Miło mi było. Jeszcze raz swoje imię, nazwisko? Jerzy Kędziora. Czasem używam pseudonimu Jotka, Jotka, dlatego że powiedziano, że to nazwisko dość ciężko się wymawia i tak bywa.